Rachel! Cześć! Kacperek, Kuba z tej strony, Love Explore. Witamy serdecznie na naszym kanale. Jesteśmy dzisiaj w samym sercu Las Americas. Nagramy tą taką główną promenadę, tutaj ten główny deptak, ulicę w Las Americas. Przejdziemy się po centrum handlowym, przejdziemy się, zobaczymy, jak wyglądają restauracje, sklepy, czy ktoś jest, czy są jacyś turyści. I tyle. Zapraszamy Was do oglądania kolejnego odcinka. To zaczynamy. Hotel H10 tutaj. Przy tej plaży zaraz i wszystkie te sklepiki, które się znajdują tutaj w tym hotelu na dole, są zamknięte. No dobra, jeden sklep był otwarty. Chyba, albo nie wiem, czy był otwarty. Jakaś pani tam się w środku kręciła. Może, nie wiem po co. Może pilnowała tylko. Ale generalnie to jest zamknięte. Kacperek, czemu zdejmujesz? Super. Nie wyrzucę czapeczki, synusiu. Ona chroni twoją główkę od słoneczka. No, hotel jest zamknięty. Wszystkie te sklepiki w tym hotelu też. Idziemy na drugą stronę, z tego co tutaj widzę. To też wszystko jest pozamykane. Mango na rogu, restauracja, Tony Romance, Garibaldi. Na samym początku kariery tutaj z Teneryfą zanosiłem tam CV. Pytałem się grzecznie kelnerów, czy jest menadżer, żeby mógł zostawić CV. To dostałem opierdziel od kelnera. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Wydarł się na mnie normalnie, jak się zapytałem, czy jest menadżer. No, to sobie czy można wyobrazić, że tam ludzie pracują. Jak się wydzierają tak bez niczego, na Bogu ducha winnego Polaka, który pracuje sobie, szuka sobie pracy w restauracji i wchodzi, pyta się o menadżera i dostaje opierdziel od kelnera. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Nigdy w życiu tam nie pójdę zjeść. Nigdy. No i oczywiście nie polecam tej restauracji nikomu. Absolutnie. Jedzenie, nawet jeśli jest dobre, no wiadomo, że sercem restauracji jest kuchnia, jedzenie jest dobre. No ale jeśli serwis jest do dupy, człowiek, który nie jest miły w taki sposób, jak ma obsługiwać w ogóle stolik? Bez sensu. No, także nie polecam. Zakładamy czapę, synek. Nie polecam, gdyby ktoś chciał tam sobie zjeść, nie zdejmuj. Nie zdejmuj. Se mogę gadać. Co chciałeś powiedzieć, synuś? Chciałeś coś dodać? Tak? Że nie chodzimy po restauracjach, w których jest niemiła obsługa, prawda? Tak jest. Pewnie, że tak. No, gdybym ja był tam menadżerem w tej restauracji, to ten człowiek już by tam nie pracował na pewno. Na 100%. No, ale na szczęście jego nie jestem. Także... A w sumie to i nie wiem nawet, czy on tam dalej pracuje. Teraz i tak jest zamknięta ta restauracja, bo wiadomo, co się dzieje. Przechodzimy koło kolejnego hotelu, jakiegoś, czy to jest bungalowy, nie wiadomo. Zamknięte. Zamknięte, cisza, spokój. Tutaj Atlantic Cars. Gdyby ktoś chciał wynająć skuter, to może, bo jest otwarte normalnie, czy inne. Tutaj zamknęli sklep. W środku jest jakiś remont, być może to remontują, być może to zamknęli całkowicie. Yo Bros, ten sklep jest zamknięty też. Naprzeciwko, z drugiej strony, mamy Pull&Bear, ale ten sklep to akurat wiem, że jest otwarty, bo już tam byłem na wyprzedażach. Zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Nie było nic za bardzo. Ciuchy sprzed tamtej epoki na wieszakach, wydymane swetry takie porozciągane, stare. Powieszali, wyciągnęli z kartonu z tamtego roku, czy sprzed dwóch lat, żeby sprzedać na wyprzedażach. No ale ja się nie dałem na to nabrać i nie kupiłem nic. I Pull&Bear jest otwarty. Tutaj ten plac zabaw, tam fontanna jest niby włączona. Jakiś dzieciak się tam kręci. Ale to jest... To się tam nic nie dzieje. A tutaj z tej strony mamy kolejny plac zabaw. Dla takich mniejszych pociech. Całkiem nowy, bo jeszcze w tamtym roku go nie było. On został jakoś niedawno otworzony.
No i zaraz potem go zamknęli, ale znowu jest czynny. Ale też bardzo mało ludzi, no. Generalnie jest bardzo mało ludzi. Restauracja na rogu, która prawie zawsze tutaj była tak naprawdę dość pełna. Taka, no mieli tutaj pracę, zobaczcie sobie. Jest otwarta, bo ktoś tam siedzi przy stoliku. No to chyba właściciele. Właścicieli kucharz. Albo nie wiem kto. Wygląda jakby było zamknięte. No tutaj mamy stare centrum handlowe. Shopping center. Sklep z pamiątkami. Z których nikt nie chce kupywać. Nie no, żartuję. Jest zamknięty, znaczy jest otwarty, ale tutaj widzę, że centrum handlowe jest zamknięte, zobaczcie. Nie można przejść. Ciekawe, czy jest w remoncie, czy jest totalnie zamknięte. No chyba jest w remoncie, no nie mogą tego zamykać. Gracias, tengo todo, gracias. Zamknięte. Plaże są otwarte. A Plaza del Duc jest w Costade.
Hola. Myślałem, że jakiś gościu tam stoi, a to manekin. Pero...